Dzień dobry, moje drogie jedynki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania z okazji nowego roku numerologicznego, w który wchodzimy 28 września. Kochani moi, to będzie czytanie ogólne. Do tego czytania będzie dostępna wersja rozszerzona. Wersja rozszerzona będzie zawierała jakby rozkład miesiąc do miesiąca. Przez kolejne 12 miesięcy sprawdzimy, jakie energie czeka, jaka energia czeka na numerologiczne jedynki. Wersja ta będzie dostępna na Vimeo oraz poza Vimeo, więc osoby, które nie mają Vimeo, proszę o kontakt mailowy ze mną. Ja przekażę wskazówki, jak uzyskać dostęp do wersji rozszerzonej. Kochani, i teraz tak, przygotowując się do tych czytań, jakby czerpałam wiedzę z dwóch pozycji książkowych. Pierwsza to pozycja pani Dagmary Skalskiej, Osobowość pełna magii, a druga pozycja to Numerologia wróżebna pana Macieja Skrzątka, więc jakby w wersji rozszerzonej będę sporo przekazywać informacji, które są zawarte właśnie w tych książkach, w tych pozycjach. Wydaje mi się, że będzie to interesujące. Dobra, moje drogie jedynki, bez zbędnej zwłoki, jak doskonale ale wiemy, numerologia jest częścią jakby wiedzy bardzo rozległej, określanej mianem ezoteryki, prawda? Więc tarota również absolutnie. Wszystkie liczby posiadają swoje wibracje i to właśnie one określają połączenia między ludźmi i energią panującą we wszechświecie. Według numerologii wszystkie liczby od 1 do 9, a także liczby podwójne zwane mistrzowskimi, mają specyficzne wibracje, które odróżniają je od innych. Tym samym więc każda liczba ma swoje specyficzne cechy, specyficzne wibracje, które powodują, że odróżnia nas to od innych, tak? Z czego to wynika? Wynika to z tego, że liczby w dacie urodzenia wpływają na charakter i osobowość człowieka. To, jaka jesteś, droga jedynko, jest zapisane w liczbach, tak? Jakie masz poglądy, stosunek do świata, oczekiwania, co lubisz, co cenisz w ludziach, jakie masz wymagania, to wszystko mówi o nas nasza data urodzenia. I tym właśnie jakby wstępem chciałam, wy pewnie doskonale to wiecie, natomiast proszę Was, żebyście sobie obliczyli, czy też sprawdzili, zweryfikowali, ale jestem pewna, że mam tutaj do czynienia z samymi jedynkami, natomiast skąd wiemy, jaką jesteśmy jakby wibracją numerologiczną? Właśnie z daty urodzenia. I teraz tak, jedynka to lider. Jedynka to jest ewidentnie reformator, tak? To jest wibracja, która dąży do doskonałości, która ma w sobie taką niezwykłą supermoc wyczucia doskonałości, która potrafi być bardzo wytrwała, wielki upór w działaniu, wielkie oddanie sprawie, tak? Mechanizmy obronne, tak zwane jedynki, to jest pewnego rodzaju samodoskonalenie, perfekcjonizm. Celem życiowym, można powiedzieć, jest chęć, czy też zdobywanie, chęć zdobywania akceptacji w otoczeniu. Stąd moim zdaniem ten niewątpliwy pęd do tego, żeby być najlepszym, żeby być perfekcyjnym w tym, co robimy, tak? Słuchajcie, więc ja bez zbędnej zwłoki tym krótkim wstępem kończę i przechodzę do czytania. Więcej o numerologicznych jedynkach będzie w wersji rozszerzonej, do której serdecznie zapraszam, niezależnie od tego, czy macie Vimeo, czy nie macie Vimeo. Więc teraz tak. Tutaj przede mną dwie talie, jak widzicie. Tutaj mamy tylko wielkie arkana. Z tych wielkich arkan wyjmę trzy karty na każdy aspekt jakby życia, tak to nazwę. Przez następny rok Wasze emocje, uczucia, jedna karta, to co w myślach, to co w głowie, druga karta oraz trzecia karta działanie, na czym będziecie skupiać się w działaniu. Te arkana wielkie, tutaj, które nam się zaprezentują, doprecyzujemy później kartami tarotowymi. I takie będzie czytanie na YouTube. W wersji rozszerzonej zrobimy sobie czytanie na kolejnych 12 miesięcy, miesiąc po miesiącu z doprecyzowaniem. Zaczynam, moje drogie jedyneczki. Wiem, że czytania z zeszłego roku bardzo Wam się podobały, spotkały się z dużym, jakby z takim ciepłym odzewem, to ważne dla mnie. I to mnie właśnie zmobilizowało, żeby zrobić, no, na ten rok również. Dobra. Uczucia, umiarkowanie.
intelekt, umysł, słońce. Działania, księżyc. Okej, słuchajcie, działania księżyc. No, rzekłabym zaskakujące. Zaraz spróbujemy to doprecyzować absolutnie. Cóż mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o kwestie uczuć, emocji, mamy tutaj energię karty umiarkowanie, cierpliwość, wstrzemięźliwość. Niezachwiana wstrzemięźliwość, rzekłabym, życie w zgodzie z harmonią natury, czyli uczucia w zgodzie ze sobą samym, tak myślę, tak? To jest też piękna karta, która stanowi, energia tej karty stanowi klucz do wyższych poziomów świadomości, słuchajcie. Dzięki sercu, dzięki uczuciom, może będzie Wam dane jakoś tam wprowadzić siebie samego na wyższy poziom rozwoju zmysłu intuicyjnego i psychicznego, i stąd księżyc. Tak, to by się zgadzało. Czyli dzięki uczuciom, dzięki wewnętrznemu głosowi, dzięki temu, że zwracamy uwagę na potrzeby naszego serca, dzięki temu, że działamy w zgodzie z własnymi uczuciami i odczuciami, potrafimy działać bardziej intuicyjnie. Tak? Pojawił nam się ewidentnie księżyc na polu działań tutaj. To jest energia, która generalnie symbolizuje poczucie bezpieczeństwa. Inspirację, intelekt, skromność, prostotę, tak? Podkreśla znaczenie dobroci, życzliwości i przyjaźni, i może to będą uczucia, które będą dla Was po prostu bardzo ważne w nadchodzącym roku. To jest energia, w której my panujemy nad sobą, panujemy nad okolicznościami, żyjemy w zgodzie ze sobą, ze swoim sumieniem, tworzymy piękno, wiemy i czujemy, przede wszystkim czujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu, na właściwym drodze, robimy długofalowe plany, długofalowe jakby założenia. Jeśli po drodze są jakieś przeciwstawności losu i życia, jak to bywa w życiu, kochani, prawda? To mamy w sobie tę cierpliwość, żeby nad nimi zapanować absolutnie, dlatego że to jest energia, w której ze stoickim spokojem znosimy to, co przynosi los, tak? Ta energia tej karty wskazuje na człowieka, który ma po prostu kontrolę nad sobą, tak? Nad własnym też umysłem, a w umyśle macie słońce, i to powoduje, że zapewniacie sobie spokój, tak? Zapewniacie sobie naturalny przepływ energii. Nie tworzycie blokad w organizmie, ok? I to jest główne przesłanie dla Was, jeśli chodzi o kwestie związane z energią, która będzie Wam oddziaływać, wa będzie na Was oddziaływać, jeśli chodzi o uczucia. Wstrzemięźliwość, spokój, harmonia, dbanie, przepraszam, o to, żeby kultywować ten spokój w uczuciach, w sobie. Jesteście na właściwym miejscu, czujecie, że wszystko, co robicie, ma większy sens. Mamy sąd, mamy cztery lichy i mamy dwie buławy, i to jest tak, słuchajcie. W energii karty sąd absolutnie szczerzy ze sobą jesteśmy. Czyli wybieramy tylko to, co de facto w danym momencie jest zgodne z nami, zgodne z naszym sercem, zgodnym z naszymi uczuciami, tymi pozytywnymi. Asertywność tutaj jest z kolei w czwórce kielichów. Asertywność, która dla mnie polega na tym, że na przykład patrząc pod uwagę to, że chcecie jakby na przykład tworzyć związki długoterminowe, tworzyć relacje długofalowe, no to będziecie jakby z dużym spokojem odrzucać być może wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, kandydatów, oferty, albo zastanawiać się po prostu, czy to jest osoba, z którą chcę cokolwiek budować, tak? Bo w czwórce kielichów często też mówi się o tym, że to jest karta trochę z rodzaju jak kocha, to poczeka. Chodzi o to, żeby nie podejmować zbyt szybko decyzji, po prostu się nad nią zastanowić. Tym bardziej, jeśli do części z Was wróci ktoś z przeszłości, bo tutaj się może coś odrodzić. Mamy kartę sądu, która mówi o możliwości, potencjalnej możliwości odrodzenia się jakiejś relacji, którą zamknęliście w przeszłości. I jeśli ktoś
no nie wiem, poprosi o drugą szansę, albo jeśli wy zechcecie dać komuś drugą szansę, to niewątpliwie nie dziwi mnie te cztery kielichy, które są tutaj. Nie dziwią mnie to one, dlatego że to jest po prostu już taka karta, w której my się zastanawiamy, czy to ma sens, czy my tego chcemy, dokąd to prowadzi, tak? Mamy przeszłe doświadczenia, które nie powiem nas blokują, ale przynajmniej powodują, że staramy się zachować pewnego rodzaju równowagę i spokój, nie wskakiwać w nic, tak? Bo tutaj w energii karty umiarkowaniem dla mnie to jest energia, w której ja stawiam na swój własny spokój, na swoje własne uczucia. Jeśli dam komuś swoje serce, jeśli przekażę komuś swoje uczucia, swoje emocje i podzielę się z nimi, to tylko osobie, co do której mam pewność, że wzajemni je gdzieś tam absolutnie w ten sam sposób, w którym ja to widzę. Okay? I zobaczcie, i tutaj jest trochę taka energia, w której wy zastanawiacie się. Jest ten element zastanowienia się. Moim zdaniem duża szansa dla części z Was, czy dwa scenariusze. Wraca ktoś z przeszłości, albo Wy chcecie, zastanawiacie się nad odbudowaniem jakiejś relacji z przeszłości. I to jest w Waszym sercu, w sensie, w Waszych uczuciach. Będziecie może nad tym pracować też, część z Was. Albo po prostu jesteście szczerzy ze sobą i wierzycie, że tutaj, gdzie jesteście, nawet będąc z stanu wolnego, jesteście w dobrym miejscu i niczego nie popędzacie. Po prostu co ma być, to będzie, tak? Jeśli podejmę decyzję, to ona będzie zgodna z moją pasją, bo takie są buławy. Buławy mówią o tym, i on też tutaj trzyma kulę ziemską w dłoni. I ja myślę, że patrzę na sprawę długoterminowo tylko i wyłącznie. Także żadnej raptowności, jeśli chodzi o uczucia, nie widzę. Też uważam, że nie ma takiej potrzeby, szczerze mówiąc. Dobra, na poziomie myśli mamy Słońce. No i jak wiemy, energia karty Słońca jest jedną z piękniejszych w tarocie. Mówi o optymizmie, o wszelakim powodzeniu, w tym znaczeniu, że no, jakby, no nie będę cukrzyć. Wiecie doskonale, że jeśli się dzieje coś złego w kartach, to ja zawsze o tym mówię, ale chodzi o to, że Słońce ma w sobie taką energię, że nawet jeśli są zakręty życiowe i trudne energie i mamy do czynienia z bardzo trudnymi sytuacjami, to Słońce nam oświetla rozwiązania i pozwala wyjść na prostą i sprawia, że jest nam łatwiej, tak? Znajdujemy rozwiązania. Słońce to też rozkwit możliwości, więc może wymyślicie coś fajnego na życie przez na najbliższy rok albo w ciągu najbliższego roku. To jest generalnie wasz czas, bo to jest energia witalności, życiodajna bardzo. Więc ja myślę sobie, że na poziomie intelektu duża forma. A co mnie nie dziwi, bo jesteście jedynką, więc to naprawdę bardzo ładnie się tutaj łączy. To jest energia, która nas stymuluje do większej kreatywności, dzięki czemu daje nam umiłowanie życia, tak? Bo to jest energia, dzięki której możemy śmiało budować fundamenty naszej rzeczywistości. To jest też jakby symbol ojcowskiej energii, męskiej, braterskiej miłości, więc może męska część waszej rodziny będzie dla was ważna. Ważna w najbliższym roku, nowym roku numerologicznym, kochani. Generalnie rzecz biorąc, energia tej karty mówi też o obfitości talentów osoby, która tutaj jest omawiana, czyli numerologicznej jedynki. Czyli ja myślę, że wasz intelekt będzie naprawdę na wysokim poziomie i możecie jakby wpaść na super genialne pomysły różnego rodzaju na życie po prostu, tak? To jest energia, która pomaga rozpoznać nasz cel na ziemi, być wdzięcznym po prostu za to, co przynosi los, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, poczucie tożsamości, dumę z tego, co udało nam się osiągnąć, co jest dla nas ważne. Może część z Was będzie myślała o powiększeniu rodziny, tak? To jest też energia, w której. Bo człowiek z energią karty Słońca, można powiedzieć, jest obdarzony poczuciem humoru, zawsze znajduje się w centrum uwagi, no i wy też trochę do tego dążycie, to co powiedziałam na początku filmu. Więc to uważam też jakby duża zgodność z tym wszystkim. Także wydaje mi się, że to jest bardzo sprzyjające w tej pozycji. To jest też umiejętność jakby gdzieś tam doświadczenia prostych przyjemności, tak? Jesteśmy kim jesteśmy. Jesteśmy naturalni, jesteśmy sobą, nikogo nie udajemy. Jesteśmy po prostu sobą, tak jak powiedziałam. A teraz doprecyzujemy, co my tu mamy dalej. Sześć buław, proszę bardzo. Będzie jakiś pomysł, moim zdaniem, zwycięski, tak to nazwę.
Taki, który spowoduje, że będziecie mogli być dumni z siebie. Taki, który może, albo wiele różnych, ale jeden będzie tym kluczowym. Taki, który może otworzy wam jakby drzwi do, nie wiem gdzie, gdzieś. Bo tutaj w siódemce kielichów mamy możliwości nowe i te możliwości mogą zostać wam po prostu zaprezentowane, tak? Dzięki właśnie waszym zdolnościom intelektualnym, dzięki formie intelektualnej, dzięki temu, jak dziarsko radzicie sobie z różnymi sytuacjami. Okay. I dla części z Was, no zobaczymy, co pokaże rozkład rozszerzony, to jakby te nowe możliwości lub ta forma intelektualna doprowadza do sytuacji, w której Wy bardzo świadomie rezygnujecie i odchodzicie od czegoś, albo zaczynacie myśleć o pewnych zmianach, żeby zostawić za sobą wszystko to, co Was już nie spełnia. Dlatego, że tu mamy ciemność, zobaczcie, a tu jest to słońce, ten jasny element, to pozytywne nastawienie, tu są nowe pomysły, życiodajne pomysły. Jakaś część będzie musiała zostać. I to normalne. Jeśli wchodzimy w nowe inicjatywy, jeśli wchodzimy w nowe relacje, jeśli wchodzimy w nowe układy partnerskie, no to czasami faktycznie nie ma miejsca na to, co już po prostu przestaje dla nas działać. I tu jest taka energia. Zostawiamy za sobą coś, myślimy o tym, jak to zrobić być może, kiedy rozpocząć działanie, co już dla nas nie jest dobre, co już nie działa. Dobra, na pozycji działań macie energię karty Księżyc. I ja myślę sobie, że oprócz tego, że praca sensu stricte, jakby to powiedzieć, artystyczna, kreatywna, może być dla części z Was po prostu ważna, może jakby odkryjecie w sobie jakieś talenta, które pozwolą Wam się artystycznie uzewnętrzniać. Bo wiecie, generalnie rzecz biorąc, energia karty Księżyc to jest jakby świat iluzji, marzeń, podświadomości, tak? Może oznaczać jakieś tam wahania nastrojów, niepewność odczuć, ale tutaj jakby jest to umiarkowanie, więc myślisz sobie, że cokolwiek się nie wydarzy, zachowacie spokój. Natomiast działania, które gdzieś tam będziecie chcieli zainicjować i będziecie o tym myśleć na przykład tutaj, to w działaniu może faktycznie być taka chwiejność, czyli może brakować momentami pewności siebie, żeby to zrealizować, żeby coś popchnąć, tak? Może też tak, słuchajcie, to jest też piękne na pozycji działań, bo Wy dużo będziecie przeczuwać. I to dla innych może się wydawać irracjonalne, ale Wami to doskonale jakby pokieruje, tak? Będziecie może wyczuwać przyszłe wydarzenia i w ten sposób będzie to miało bezpośrednie przełożenia na Wasze podejście do tematu, na Wasze działania, sensu stricte, tak? Bardzo duchowa karta jak na pozycji działań, szczerze mówiąc, czyli uważam, że Wasz rozwój duchowy, czyli to, co tutaj powiedziałam, nie będzie bez znaczenia w przyszłym roku, ponieważ on może przynieść jakieś nowatorskie, pionierskie może nawet zmiany, tak? Chodzi o to też, żeby w swoich działaniach nauczyć się skorzystania z siły własnej podświadomości, korzystania z siły marzeń, można powiedzieć nawet czasami z siły iluzji. Natomiast, no bo tego rodzaju działania na przykład można wykorzystać kreatywnie w pracy. Jeśli tworzycie coś, jeśli prowadzicie działalność artystyczną, to tym bardziej będzie to dla Was bardzo sprzyjający czas do tego, żeby być innym niż wszyscy inni, żeby pokazać się od tej bardzo oryginalnej stronie, od tej strony. Generalnie chodzi o to, żeby w działaniu w przyszłym roku brać pod uwagę to, co Wam podpowiada Wasz własny instynkt, Wasz wewnętrzny głos, Wasza intuicja, tak? Ponieważ to będzie Was prowadzić do przodu, w kierunku po prostu no, jakby tego, który sobie tutaj może wymyślicie. Ok? A co powiedzą nam dodatkowo karty? Czyli bardzo intuicyjne działanie, powiedziałabym. Może czasami być nieracjonalne, niezrozumiałe dla innych, ale wydaje mi się, że zgodne z Wami i po prostu. Czasami tak jest, już to tłumaczyłam kiedyś, że ciężko jest tłumaczyć innym, którzy na przykład pytają, dobrze, ale skąd wiesz, że mam tak zrobić? Albo skąd wiesz, że masz tak zrobić? Masz w ten sposób, a nie inny postąpić? Albo że wydarzy się to czy tamto? Po prostu wiem. Bo podpowiada mi to moja własna intuicja i no, nawet nie muszę Ci tego w zasadzie tłumaczyć. I to jest trochę taka energia, że ta intuicja będzie ważna. Ten ufanie wewnętrznemu instynktowi będzie dla Was, moje drogie jedynki, ważne.
Widzicie? Mówiłam, że od czegoś trzeba odejść i tutaj zaczynamy energią karty transformacja. I na tej talii to jest pięknie pokazane. Ona się budzi do życia de facto, ta kobieta. Ona się budzi do życia. Ona po prostu po jakimś okresie stagnacji wychodzi z tej ciemnej wody i łapie oddech. Rycerz Buław i Wisielec w działaniu. No więc słuchajcie, powiem tak. Bardzo spójne macie karty i ja to widzę absolutnie. Od czegoś tu przychodzą nowe pomysły. Nowe pomysły. Może kierowane jakby waszym instynktem, intuicją. Nie wiem, macie milion nowych pomysłów pięknych na zmianę różnych historii w waszym życiu. Coś trzeba zostawić za sobą i o tym też myślicie i zdajecie sobie z tego sprawę. I to się pojawia tutaj w działaniu, tak? Przebudzam się do życia, łapię oddech, ruszam do akcji w Rycerzu Buław. Może część z was będzie myślała o przeprowadzce, o wyjeździe gdzieś, bo tak się tutaj pojawia. Jest tutaj wisielec, tak? Jest zawieszenie. I to jest moim zdaniem spójne bardzo z tym, co w waszym serduchu, bo to nie będą impulsywne działania. Tak samo transformacja tutaj. To nie jest impulsywne działanie. Te wszystkie działania, które rozpoczniecie, te wszystkie działania, które zainicjujecie, moim zdaniem będą przemyślane, kierowane waszą intuicją, kierowane waszym wewnętrznym impulsem, zaplanowane w czasie, dobrze sprawdzone, tak bym powiedziała, co się dokładnie kryje za czym, bez zbędnej frustracji, bez popychania wszystkiego do przodu na siłę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj z waszego głębi, z głębi waszego serducha wychodzi energia, w której wy robicie długofalowe plany i założenia. Czujecie, że to nie może być pospieszane. Utrzymujecie spokój w sobie, harmonię w sobie, patrząc długo, znaczy dalekosiężnie na życie. Taka jest ta energia, bo w energii karty Głupiec, nie głupiec, przepraszam, tylko wisielec. Nie lubię nazwy po prostu tej karty, no ale tak się nazywa. My nie mamy, czujemy, że nie ma sensu niczego popychać. Nawet możemy czasami czuć, że okej, nawet utknąłem trochę w jakiejś sytuacji. Ale po pierwsze, dzięki własnemu instynktowi znajdę rozwiązanie, bo sprawdzę. Rzucę okiem, może inaczej, rzucę okiem na sprawę z innej perspektywy, okay? Żeby sprawdzić, co mnie blokuje, dlaczego dana osoba mnie może blokuje, jakaś sytuacja, czemu mnie blokuje, więc rozprawię się z tym, rozkładając to na czynniki pierwsze, zamiast pchać na siłę, tak? I frustrować się. Więc ja myślę sobie, jakbym miała zupełnie szczerze, jakby wam powiedzieć, to z jednej strony będzie to dla części z was oczywiście, jest to czytanie ogólne, słuchajcie, rok naprawdę poważnych zmian. Mamy tutaj odejście, mamy zmianę, ale to są zmiany, do których wy dojrzewaliście. To są zmiany, które nie wydarzą się raptownie. To są zmiany, których wy jesteście pewni. Tak? I to, co mi się tutaj pojawia jeszcze i tak bardzo silnie rzuca się w oczy, to jest ogromne zaufanie do siebie. Okay? Po prostu zaufanie do siebie. Poleganiu na własnych odczuciach, na własnej intuicji, na własnych impulsach. Czego Wam życzę, moje drogie jedynki? I teraz zapraszam do wersji rozszerzonej. Sprawdzamy wszystko miesiąc po miesiącu. Pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.